Tak efektownie prezentują się tegoroczne zdobycze medalowe badmintonistów. Zespół Stali Nowa Dęba wraca w szeregi najlepszych polskich drużyn po 12-letniej przerwie. Zespół prowadzony przez trenera Adama Bunio wywalczył awans w rywalizacji na dwóch turniejach barażowych, spisując się w nich rewelacyjnie. Nowodębianie wygrali wszystkie mecze. Z jednej strony niespodzianka, a z drugiej żeśmy zakładali, że być może uda się awansować. My zawsze starty w rozgrywkach ligowych traktujemy jako przygotowanie do startów indywidualnych, a to, co się uda ugrać w lidze, to jest po prostu nasze. Tak się złożyło, że po pierwszym turnieju barażowym, który był rozgrywany w Zamościu, stworzyła się realna szansa awansu. Badmintoniści Stali już szykują się do występu w Ekstraklasie, ale walka na kortach najwyższej ligi nie będzie łatwa. To będą zawodnicy na pewno z najwyższej półki. Praktycznie wszystkich zawodników widywało się na turniejach, także no myślę, że z tak młodym zespołem no będzie ciężko się utrzymać, ale no damy z siebie wszystko, wiadomo. Rewelacyjny Beniaminek Ekstraklasy to najmłodsza drużyna w elicie. Średnia wieku wynosi zaledwie 16 lat. Raczej będziemy korzystać z tego, żeby się ogrywać z tymi najlepszymi, bo co prawda no będziemy próbowali coś walczyć, ale raczej żeby się ogrywać z nimi i łapać doświadczenie na przyszłe lata, bo zespół młody. No i tak mierzymy za parę lat, żeby sięgać po jakiekolwiek wyniki. Przez wakacje nowodębska młodzież będzie pracować na zgrupowaniach reprezentacji Polski i kadry wojewódzkiej. Rozgrywki Ekstraklasy rozpoczynają się we wrześniu.